Siemaneczko na kanale Do Roboty. Dzisiaj jestem z Krzyśkiem z kanału Remont For You i pokażemy wam pracę glazurnika, więc naprawdę będzie się działo w tym odcinku. Będzie się działo? Będzie się działo. Do roboty. Dawaj panie, klej tą płytkę. Drugą płytkę. Ty już nagrywasz mnie? Krzysiek, jesteśmy na mojej inwestycji, w której już rozpoczęliśmy pracę jakiś tydzień temu. Co mamy zrobione i co będzie kolejnymi etapami? Mamy zrobione, przygotowane podłoże, tak? Czyli mamy zrobione hydroizolację, mamy porobione zabudowy geberitu, zabudowy wanny, mamy obsadzone wannę, czyli no i oczywiście też przykleiliśmy płytki od podłogi, bo my zawsze startujemy najpierw od podłogi, tak? Właśnie są chyba dwie szkoły. Zauważyłem, że czasem idą ścianę, a później dopiero podłogę, tak? Tak, no w pewnym momencie ja też tak robiłem wcześniej, najpierw ściany, później docinałem podłogę i ostatnią płytkę, ale no stwierdziłem jednak, że to jest trochę bez sensu i teraz prościej mi jest po prostu zabezpieczyć podłogę, tak jak na przykład w tym wypadku płytami karton gips, żeby się po prostu te płytki na podłodze nie uszkodziły i kładziemy podłogę i startujemy od podłogi ze ścianą. Tak mi jest po prostu wygodniej, ale no metod jest wiele, także co glazurnik, to ma jakieś tam swoje metody. Tutaj na ścianie mamy również tą zabudowę geberitu z płyty budowlanej, tak? Tak? To jest chyba innowacyjny produkt, bo zazwyczaj się stosuje, no co, karton gips zielony na stelażu. Tak, jest już parę lat na rynku, jest kilka firm, które produkują takie płyty budowlane. No, to jest produkt wodoodporny, przeznaczony do właśnie takich zabudów wanien i no, różnych tam geberitów, czy wykonywania jakichś tam półek, tak? Mhm. Możemy stosować w strefie mokrej, także jest spoko, lepszy na pewno niż płyta karton gips. I o to chodzi. I teraz zaczniemy już kleić te płytki. Mamy tu jedną płytkę dociętą. Tak. I co nas czeka? No, musimy sobie dorobić klej. Mhm. Przykleimy sobie tą pierwszą płytkę, od niej sobie zaczniemy. Tak jak widzisz, tutaj mamy rozstawione trzy lasery. Tak. Jeden laser rzuca nam poziom tutaj na tą płytkę. Aha. Drugi laser rzuca nam pion. A, bo ja go zasłaniam. Tak, tu. Tutaj rzuca nam poziom, będziemy musieli sobie troszeczkę podnieść tą płytkę. Drugi laser rzuca nam pion, żebyśmy sobie kontrolowali oraz kąt z tą ścianą, żebyśmy wiedzieli, gdzie naszą płytkę zakończyć. Okej, okay, no to co, idziemy rozrabiać kleju, nie ma co przedłużać, kleimy tą płytkę. Tak jest. Potrzebujemy zrobić 15 kg kleju, tak? Zrobimy sobie dorobimy go w takiej wodzie zarobowej, że potrzebujemy 0,3 litra na kilogram kleju, czyli ty musisz wlać na 15 kg 4,5 litra wody, czyli okay, musi nam waga odmierzyć 4,5 kg. Pierwszy raz widzę na budowie wagę. Ja też kiedyś pierwszy raz u kolegi zobaczyłem, pozdrawiam cię Michał, jeżeli oglądasz, i też sobie zakupiłem. Aha, ale no, co, żeby już nie robi na oko, tak? Tak, no bo wiesz, jeżeli klej dorabiamy cały czas tej samej konsystencji, no to są takie plusy, że on tak samo nam wciągnie i no, to jest dosyć ważne w sumie, a nie wszyscy to robią. No właśnie, zazwyczaj się śmiało. Kielnią sprawdzałem. Tak, tak, tak. No też tak kiedyś robiłem, ale jeżeli chce się być najlepszym, no to trzeba się uczyć od najlepszych. A ty się ode mnie uczysz. Ja się cię uczę cały czas, widzowie również. Zerkajcie, jak tutaj Krzysiek to robi. No, 4,5 litra. O, braknie nam. Kurde, ty nawet to butelki idealnie nalałeś. I teraz potrzebujemy 15 kg kleju sypkiego, tak? Ale to lecisz według instrukcji? Tak, według instrukcji, tak, bo to ma różne wody zarobowe i dobieram sobie taką, którą już, wiesz, znam, że będzie po prostu odpowiednia, tak? Ale nie trzeba tak jak w pizzerii sprawdzać temperatury wody. Nie, nie, no bez przesady, to też nie jest apteka, ale uwierz mi, że na przykład setka wody w jedną czy w drugą stronę już no, gwałtownie zmieniają ci się parametry kleju. Idealna konsystencja, panie Krzysztofie. Tak, możesz włożyć i teraz jest czas na papierosa, bo produkty cementowe miesza się dwa razy. Czyli na kilka minut trzeba zostawić i za chwilę jeszcze drugi raz przemieszamy. Tak, zostawiamy, za chwilę przemieszamy drugi raz i idziemy kleić. Dobra, czyli liczymy czas na zegarku. Czekaj, wezmę, Masz. Żeby nie było, że wymieszał i zostawił. Idziemy na górę. Kierowniku! Panie!
Czyli teraz będziemy nakładali klej na płytkę. Tak, nakładamy klej zawsze i na ścianę, i na płytkę, na podłoże, no bo może być i ściana, i podłoga, tak? Może też być sufit, ale nakładamy i na podłoże, i na płytkę. W naszym wypadku będzie to grzebień dziesiątka na płytkę i grzebień dziesiątka na ścianę. Tak? Czyli potrzebujemy człowieka z grzebieniami. Tak jest. Zapraszamy człowieka z grzebieniami, tutaj idzie człowiek z przepiękną walizką, co na budowie też rzadko się chyba zdarza. Znaczy na nowoczesnych budowach już tak, to już kiedyś tak było, że przychodził człowiek z jedną szpachelką na remont czy na budowę i jeszcze pytał o drabinę na przykład i wiadro. Tak. Tu mamy naprawdę sporo różnych grzebieni, pacek przyłączanych. Dla mnie to jest czarna magia, nie? Akurat to są narzędzia chłopaków i generalnie jest tak, że po prostu potrzebujemy różne grzebienie do różnych sytuacji, tak? Zaczynając od grzebienia na przykład czwórki, szóstki, ósemki, dziesiątki, dwunastki i tak dalej, i tak dalej. Mamy grzebienie półokrągłe, mamy grzebienie jakieś tam skośne, tak? No to to wszystko jakoś tam... Matko jedyna. Tak, ten jest półokrągły, ząb jest do kleju rozpływnego, a ten jest, powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem do czego. Powiedziałeś, że teraz działaś w kooperacji z chłopakami, ale tak. Co, nie masz aktualnie swoich pracowników? Co, jak to wygląda? No, jak ostatnio u mnie byłeś, no to byli jeszcze pracownicy, ale to wyszło tak, że jeden kolega, który ze mną pracował, poszedł po prostu na swoje, otworzył swoją firmę. Pozdrawiam, Bartek, jeżeli oglądasz. No, z drugim po prostu wyszło tak, że ja po prostu powiedziałem, że na razie nie chcę żadnych pracowników. Pożegnaliśmy się chwilowo, może nasze drogi się jeszcze połączą. Jak będę montował jakąś brygadę, ale na razie działam sam. Ale troszeczkę... to dlatego, że nie ma co, ludzi do pracy, czy... No też jest ciężko, bo generalnie wiesz, no i to nie tylko w branży budowlanej, ale jest tak, że po prostu no jacyś tam specjaliści, fachowcy raczej otwierają swoje jakieś biznesy, no bo też na etacie u kogoś pracować za jakieś tam powiedzmy pieniądze, no to można sobie zaryzykować i swój biznes otworzyć. No, ale nie każdy może otwierać swoje biznesy, więc moi drodzy, jeśli szukacie pracy na przykład w ekipach albo brygadach remontowych, szukajcie ogłoszeń na serwisie OLX w kategorii praca, bo jest tam naprawdę mnóstwo takich ogłoszeń. Wiesz, Krzysiek, no jakby każdy zakładał swoją działalność, nie każdy też jest biznesmenem, prawda? No tak, no to jest... nie każdy się do tego nadaje, jest presja, tak? Są jakieś tam rozliczenia z klientami, z materiałami i tak dalej. No trzeba naprawdę no, być odporny na takie jakieś rzeczy, żeby po prostu to udźwignąć. Tak? A czasem i kosztów jest więcej niż tak. Się samemu zarobi. Czasem no, pracownik tak. Więcej zarobi, bo się nie musi tym wszystkim martwić leasingami, ZUS-ami, podatkami, niż właściciel tak. Firmy. Ja znam to z autopsji, zresztą też pracownicy uważam, no, budowlani ogólnie, nie tylko czy u mnie, czy nie u mnie, ale nie zarabiają w tych czasach źle. I no, naprawdę koszty utrzymania pracownika, no to są duże, tak? Chociażby nawet kupienie jakichś tam ciuchów, butów, no też nikt w tych czasach w trampkach po budowie nie biega, tak? W albo w dziurawych dresach. Tak, no. Raczej taka firma już musi wyglądać. Trzeba mieć jakieś porządne ciuchy roborcze, porządne buty i tak dalej, nie? Zresztą to jest bezpieczeństwo, no bo jak pracownik wejdzie na gwoździa, będzie but jakiś taki bez podeszwy antyprzebiciowej, no to są to problemy. Lipa. Tak. Co mi, całe wiadro pójdzie na jedną kafelkę? Czy całe wiadro na jedną kafelkę? No może tak być. Tutaj akurat, no... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale troszeczkę ściana ucieka z pionu i nie wyrównawaliśmy tutaj ścian, bo ja to dopuszczam, tak? Mieści się w granicy grubości tego kleju, który używamy. Czyli tu po prostu zaczniemy sobie grubszym grzebieniem, a u góry już będziemy sobie kłaść no, trochę cieniej tego, tego kleju. Jeśli nie wiecie, dlaczego ucieka, to włączcie sobie odcinek, który pojawia się tutaj. To jest odcinek o tinkarzach. Zobaczycie, jak to tinkowaliśmy. Pozdrawiam tinkarzy. Dobra, poczekaj. Dobra. I teraz tak, weź odwróć sobie grzebień i zacznij od dołu zaciągać. Tak. O, i jedziesz po kolei już, nie? Tak? Kurde. Pierwszy raz w życiu zaciągam taki klej. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. Do końca grzebień musisz, tak, żebyś słyszał, że on po ścianie szuka, wiesz? Co, prąd cię kopnął? Nie, leciał mi klej. Jeżeli nakładamy klej na ścianę i na płytkę, no to zęby z kleju muszą być w tym samym kierunku, czyli na przykład na płytce nie mogłyby być w poprzek, bo nie wygonimy powietrza spod płytki, bo po prostu się wszystko skrzyżuje, powietrze się zamknie i nie dobijemy płytki. Mamy podkładeczki, sobie tutaj płytka jest docięta milimetr mniej niż powinna być, bo płytka też nie może się opierać bezpośrednio na podłodze, bo jak masz ogrzewanie podłogowe, podłoga sobie trochę pracuje i
może nam gdzieś tam jakieś naprężenia wywołać na ścianę i może nam płytka pęknąć. I teraz tak, położymy sobie we dwójkę, będzie nam wygodniej, tylko tak, ty cofnij się troszeczkę do siebie, do siebie, tak? O, żebyśmy laser ominęli, daj troszkę do dołu. Do dołu. O. O! Dobra. I kładź, do dołu. A ona idzie do ściany, całkiem. Tak. O. Ja myślałem, że ten laser nam, że tu będziemy mieli jakąś docinkę. Nie. Ona jest wymierzona pod ścianę. Tak, dokładnie. A tu do końca, czy też zostawiamy? Nie, wiesz co, patrzymy z tej strony, bo tutaj mam ustawiony laser i możemy sobie, o, widzisz, przesunąć ją i tutaj robi nam idealną linię, nie? No to jest ważne dla stolarza, jak tutaj będziesz miał zabudowę, żeby się nie denerwował. No właśnie, my myślimy o stolarzach, a tynkarze o nas nie zawsze. Niekoniecznie. Nie ma pion. No to teraz tak. Bardzo nie ma. Widzę, gdzie to ucieka, tak? I po prostu mogę sobie podobijać, nie? Czyli dół sobie dobijam, tu na przykład ustawiam na 8 cm równo. I tutaj, zobacz, brakuje mi troszkę, nie? Czyli mam 8, nie? No to jest taki przyssawka wibrująca, tak? Czyli możemy sobie zapiąć na płytkę, przyssać i wtedy... Jak sobie... tak powiem, włączymy ją, to drgania powodują zagęszczenie się kleju pod spodem, tak? To kiedyś też się młotkiem na uderzało. Tak. Ale no młotek też mamy do tej pory. Czyli to nie wyszło do lamusa. Nie. Patrzcie, jak jest technologia, mamy technologię, są ubijaczki, ale ręką i tak trzeba dobić. No nie ma inaczej. No, dla mnie okej. Okay. Tam pół milimetra trochę ten ruch ucieka. Będzie okej. Ja tutaj nie będę mieszkał. Nie, no jest okej. Okay. No też nie ma co wariować, gdzieś tam pół milimetra, gdzieś ci ucieknie czy coś, to też nie jest jakiś tam dramat, nie? Wiesz, też, słuchaj, w procesie produkcyjnym płytka też ona ma jakieś swoje krzywizny, tak? My przy tej grubości centymetrowej płytek pewnych rzeczy też nie jesteśmy w stanie no, skorygować, tak? Już się nie tłumacz. Nie, bo to jest też to jest dosyć ważne, bo niektórzy też inwestorzy tego nie rozumieją, wymagają rzeczy niemożliwych, ale no pewnych krzywizn my nie jesteśmy w stanie też no, skorygować po płytkach, nie? Jasne, rozumiem. Teraz co? Będziemy wycinali? Tak, wycinamy sobie otwory, wymierzymy sobie otwory, wycinamy otwory pod grzejnik i pod gniazdko. Czyli kolejna fajna robota się szykuje. Idziemy. Czyli kolejny specjalistyczny sprzęt. Tak. Do zwykłego diaksa przykręcamy. Koronki diamentowe. I teraz tak, zaczynamy sobie w ten sposób, że mamy zaznaczone osie. Wkładam sobie w ten sposób, tak? Aha, bo to nie jest otworniczka, tu nie mamy tego, nie? Nie, nie mamy prowadzenia, czyli musimy po prostu manewrować tym. Ja ci po prostu zacznę, zrobię ci prowadzenie, a ty sobie tam dokończysz, dobrze? Dobra. Sprzęt akumulatorowy ma tyle plusów, że można mieć go wszędzie i nosić na przykład na wysokości i nie trzeba ciągnąć kabli, no ale minusem jest to, że trzeba wymieniać akumulatory. Tak. Krzysztof, co to jest? Opowiadaj. System do poziomowania płytek. Znaczy no w sumie do płaszczyznowania, tak? Czyli on spinamy sobie, tak? I on nam tutaj... Wiem, że ta płytka tutaj już będzie równiutko, tak? Tu widzę taką kolejną specjalistyczną maszynę, którą rzadko chyba na budowach, tym bardziej na remoncie łazienki widać. Co to jest? To jest maszyna do cięcia tarczą diamentową chłodzona wodą, tak? Mm. I to jest jeszcze akurat no, z automatycznym posuwem maszyna, także ona tak naprawdę sama nam tnie. Ustawiamy tylko prędkość, ustawiamy płytkę, mocujemy tą płytkę, tutaj akurat w tym przypadku nie ma takiej konieczności, bo płytka jest duża, ciężka, czyli ona nam się nie przesunie. Maszyna możemy ją ręcznie posuwać, albo ewentualnie tu mamy już posuw ustawiony, tak? Tu jest pokrętło.
Możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć prędkość. Włączamy, będzie trochę głośno i tniemy. No i kawałeczek jest naprawdę fajnie odcięty. Normalnie co, diaksem byśmy musieli to ciąć, jak tak właśnie tarczą diamentową. A tutaj jak widać, pół centymetra. Dokładnie, no podczas ukosowania płytek na przykład, no tutaj też mamy twoje płytki różowe, no to taki skos. No to tego by było, nie wiem. No nie, no to byś tak parką ręcznie chyba byś nie dociął. Aczkolwiek no jak nie ma innego wyjścia, no to też po prostu tnie się ręcznie. Tutaj mamy kolejną maszynkę, ta jest do przecinania. No do przecinania no, płytek na sucho można powiedzieć, tak? Ona tutaj mieści akurat płytki do 120 cm, czyli akurat taki wymiar, jaki tutaj mamy. Czyli zamiast ciąć na tamtej, to po prostu tak robimy to tutaj. Jeżeli są jakieś proste wymiary, to po prostu tak, za wysoko poniosłeś. O. Aha, i jadę. Tak, nie za mocno naciskaj, po prostu o. Do końca. No i stopa. Zależało nam na tej półce, nie? Tak, czyli możemy ją dociąć sobie, no bo po prostu kilka razy żeśmy nacinali i tutaj gdzieś musiało nam kółko przeskoczyć i po prostu poszło bokiem. Ale no to w takich wypadkach akurat możemy sobie zobaczyć. To się zdarza, możemy sobie wykorzystać, że po prostu tą krawędź dotniemy sobie ręcznie albo na tej maszynce na wodę. Odliczymy od faktury. Tak. Ale komu? A kto ciął ostatni? Komu pękła kafelka? A propos właśnie faktur i odliczania, jak to wygląda stawkowo u pracowników? Znaczy wiesz co, ja mówię, no od roku już jestem sam, tutaj z chłopakami akurat jest kooperacja, tak? Dzielimy się, można powiedzieć, 50-50 u ciebie, znaczy no tu z tej roboty twojej. Pracownicy, no ja dogadywałem się akurat od roboty, żeśmy akurat mieli taką fajną grupę trzyosobową, było wszystko ok, ale no stawki na godzinę, teraz taką historię słyszałem ostatnio, że znajomy murarz szukał no pracownika na budowę po prostu, do pomocy przy betoniarce, żeby tam przynieść cegłę i tak dalej, 25 zł na godzinę daje i nie ma chętnych. I pomocnika? Tak, i to nie jest Warszawa, nie? Tutaj zeszliśmy do drugiej łazienki, która będzie analogicznie robiona jak tamta, czyli podobna kolorystyka, ale tam mamy wannę, a tutaj mamy prysznic, odpływem liniowym, ale ściennym. W sumie odpowiem wam szczerze, że chyba drugi czy trzeci raz montowałem odpływ ścienny, liniowy. No generalnie jakby wchodzą do mody takie rzeczy, tak? Czyli nie robimy tradycyjnego odpływu w podłodze, tylko odpływ ścienny. Działa na takiej samej zasadzie, czyli robimy spadek w stronę odpływu, woda sobie ścieka do odpływu do kanalizacji, czyli eliminujemy brodzik na przykład z plastiku czy z jakiegoś tam konglomeratu, tak? No właśnie, dużo czytałem na temat tego odpływu, firma Cedor Pro i ma nie pachnieć brzydko, ponoć. Tak, no tutaj w tym odpływie jest akurat takie rozwiązanie, że jest tak zwany suchy syfon, to się tak fachowo nazywa, czyli jest taka membrana, która jakby pozwala przepłynąć wodzie w jedną stronę, ale zapachom już nie pozwala wrócić w drugą stronę, tak? Czyli tutaj nie będzie nam, no nieładnie pachnie z tego odpływu. Oby tak było. Baterię mamy podtynkową, tutaj będzie bateria na szafce, tutaj mamy geberit z bidetką, tak, która będzie, już jest zamontowana, ciepła i zimna woda. A tu będzie taki schowek pod schodami. Schowek. Tak, stolarze przyjdą, zrobią jeszcze drzwiczki, więc panowie stolarze, zapraszam serdecznie. Krzysiek, oprócz tych wszystkich narzędzi, które są dość profesjonalne w twojej branży, trzeba mieć też doświadczenie i wiedzieć, jak to zrobić, żeby to było dobrze, prawda? Tak. W sensie pytasz, od czego zacząć, jeżeli ktoś by chciał zacząć przygodę z glazurnictwem. Na przykład, tak? Czy są jakieś szkoły, czy... Tak, szkoły zawodowe, z tego co mi wiadomo, też wracają w zawodzie glazurnik albo w zawodzie jakimś tam ogólnobudowlanym. No, najlepiej zacząć u jakiegoś dobrego majstra, zatrudnić się po prostu jako pomocnik, nawet do mieszania kleju, do docinania, uczyć, patrzeć, pytać, aż w końcu powoli samemu zacząć kleić płytki. No i też należy pamiętać o jakichś szkoleniach, tak? Jest bardzo dużo szkoleń branżowych, gdzie można się na takie szkolenia udać, żeby tam zaczerpnąć chociażby nawet podstawowej wiedzy o normach, o przepisach, o prawie budowlanym i tak dalej. Przyklejamy kolejną płytkę, ale tu chyba miała być toaleta, nie? Tak, ale no
nie będziesz miał toalety, będziesz korzystał z tej dolnej. Odpływ do tego, do wanny. Tak, wiesz co, no ja niektóre otwory docina się po przykleieniu płytki, tak? Czyli na przykład jeżeli masz puszkę jakąś obsadzoną wcześniej, to co jest możliwe, no to jeżeli można wyciąć, no to wycinamy. Tutaj na przykład jak kolega Marcin mierzy, no to tego nie wytniemy po płytce, musimy to wyciąć wcześniej. Ale jeżeli jest taki otwór, który jest licowany ze ścianą, po prostu przyklejam płytki. I skąd ty będziesz wiedział, gdzie to jest? A zbieram sobie wymiary, mam tutaj napisane, nie? O, no. Tutaj. Zbieram sobie wymiary od punktów stałych, czyli na przykład od podłogi, od ściany, wymierzam później, jak płytka wyschnie, wycinam taką małą szlifiereczką i jest gotowe. Tutaj zakleiłem, żeby ci jakieś tam po prostu odpryski nie popadały do środka, do toalety, tak? Do spłuczki. Okej, ja już dłużej dzisiaj Krzyśkowi czasu nie będę zabierał na tej budowie, bo jak widzicie, przez pół dnia przykleiliśmy aż 4 płytki. No ale dużo też obrabiania tych płytek, przycinania, więc naprawdę sporo roboty było za nami. Więc zostawiam teraz Krzyśka. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na nasze drugie kanały, czyli Tata Vlog i Remont for You, gdzie będzie cała ta praca dalej pokazywana. I teraz pytanie konkursowe, bo mam sporo nagród od partnera tego odcinka, czyli OLX, gdzie w kategorii praca znajdziecie robotę dla siebie, na przykład przy remontach, wykończeniu czy glazurnictwie. I pytanie jest następujące. Ile kilogramów kleju zejdzie pod kafelki na te dwie łazienki? Widzieliście łazienkę dolną, górną, kafelki są na podłodze i na wszystkich ścianach, więc napiszcie, ile kilogramów kleju zejdzie, a kto będzie najbliżej, dostanie gadżety, a kilka osób dostanie gadżety ode mnie. Wyślę Wam pocztą. Napiszcie też swojego maila, będzie łatwiej mi Was znaleźć. Tak, Krzysiu? Tak jest. Więc obserwujcie nasze dwa drugie kanały, tam będziecie mogli dopatrzeć, ile tego kleju już zeszło, więc patrzcie, piszcie komentarze. A ja znajdę zwycięzców do roboty. Dzięki. Na razie. Na razie, hej.